Mam dwie klawiatury do iPada. Jedną zatrzymam, a drugą wystawię na licytację za złotówkę. Która zostanie, a która pójdzie w świat i dlaczego? Za chwilę się o tym przekonamy. Na początek będzie o klawiaturach do starego, dobrego iPada 6. A potem zajmiemy się tym, co mamy dla najnowszego, czyli dla iPada 9. Tak czy inaczej, mówimy o tych podstawowych, tak zwanych edukacyjnych iPadach. A ja się nazywam Bernard Fruga i eksperymentuję z rozmaitymi rozwiązaniami cyfrowymi, by znajdować ich jak najlepsze rozwiązania, zastosowania i się z wami tej dzielę na tym kanale. No i dzisiaj rozstrzygam ten dylemat: Etui z klawiaturą do iPada: Dux Ducis czy Logitech? Wielokrotnie na tym kanale mówiłem, że Logitech to jedna z moich ulubionych firm, zresztą wokół mnie jest sporo gadżetów i akcesoriów komputerowych sygnowanych właśnie marką Logi czy Logitech. Natomiast niedawno pan Łukasz z Techonik skutecznie nawrócił mnie do podłączenia klawiatury do iPada. Zresztą, jak masz ochotę, to możesz obejrzeć tą godzinną rozmowę, w której pan Łukasz opowiada o klawiaturach do iPada. Tutaj na górze wklejam link. No i miałem powiedzieć też, że widzowie mojego kanału mają pana Łukasza, czyli w Techonik rabat, a kod jest poniżej w opisie. Rabat jest na wszystko w jego sklepie, nie tylko na klawiatury. No i tak, z Techonik mam tę klawiaturę, dux doks, ducis. Ale ja postanowiłem sprawdzić, czy trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu, czyli kupiłem Logitech Slimfolio. Dlaczego Slimfolio, a nie jedną z klawiatur z innej serii do, do iPada? No to proste. Slimfolio to jest jedyna klawiatura, którą ma Logitech do szóstej generacji iPada. Natomiast jak masz nowszego iPada, to jeszcze masz do wyboru Combo Touch i Ractfolio. No tak, ale w tej chwili mamy pojedynek między Dux Ducis a Slimfolio. Zasady oceny są tu zupełnie subiektywne, zatem proszę cię o dystans i oczywiście samodzielne decyzje zakupowe. Ale przejdźmy do rzeczy. Do każdej z trzech kategorii będzie przydział punktów od 1 do 10, a potem zobaczymy, która klawiatura zostaje u mnie, a która ląduje za złotówkę na Allegro. Kategoria pierwsza: wygoda. To znaczy to, jak łatwo się pisze, na ile wygodnie się czyta, jak się składa, rozkłada, tu i tutaj. Obydwie klawiatury dostają ode mnie te subiektywne 5 punktów zawrażenia pisania. Klawisze reagują dobrze, mają wystarczający uskok. Dux Ducis dostaje jeszcze dodatkowy punkt za gładzik. Dux Ducis ma też jeszcze punkt za odpinaną klawiaturę, no bo dzięki temu mogę łatwiej korzystać z multimediów, robić odręczne notatki, a nawet mogę sobie postawić iPada na wysokości oczu, a klawiaturę mieć na stole. Dux Ducis jeszcze jeden punkt dostanie za elastyczne, takie gumowe, silikonowe tui, które sprawia, że wyjmowanie i wkładanie do niego iPada jest całkiem łatwe. Czyli na ten moment Dux Ducis ma już 8 punktów. A co ze Slimfolio? Oni mieli te 5 punktów za wrażenia, ale dostałem jeszcze jeden punkt za taki system samoczynnego włączania i wyłączania, gdy się tui rozkłada i składa. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Zobacz. W momencie, gdy magnetyczna podstawka kliknie w bazę, to klawiatura się włącza, zapala się zielona lampka i łączy się z iPadem, wtedy niebieska lampka. No i natychmiast klawiatura jest gotowa do użycia. Po złożeniu klawiatury iPad jest blokowany, a klawiatura się wyłącza. I jeszcze jeden punkt. Slimfolio dostanie za funkcję składania klawiatury pod tablet, gdy czytam i notuję. Moim zdaniem całkiem sprytne rozwiązanie. Czyli Slimfolio ma teraz 7 punktów, a Dux Ducis ma 8 punktów. No to czego im brakuje do 10 Slimfolio moim zdaniem brak odpinanej klawiatury, gładzika i łatwości wyjmowania iPada z tego ETUI. Natomiast w Dux Ducis potrzeba by wygodniejszej nóżki, bo ta obecna wymaga takiego podważania. Ja to podważam, paznokciem, by ją rozłożyć, nie jest to zbyt wygodne. Natomiast jednemu i drugiemu urządzeniu przydałaby się podświetlana klawiatura, można by też pomyśleć o zasilaniu z iPada, szczególnie że od siódmej generacji iPad ma smart konektor, który można by do tego wykorzystać. Jeśli chodzi o zasilanie na dzień dzisiejszy, to jest tak, że Slim Folie jest zasilane dwoma bateryjkami CR2032, które zdaniem Logitecha wystarczą na 4 lata, jeżeli piszesz średnio przez 2 godziny dziennie. Duch Duci z kolei ma akumulatorek. Na jednym naładowaniu ma starczyć na mniej więcej 100 godzin pisania. Oczywiście, gdyby ta klawiatura... W jednym i drugim urządzeniu była podświetlana, no to ten czas pracy byłby o rząd wielkości mniejszy i rzecz jasna nie wystarczyłyby dwie małe bateryjki czy akumulator o pojemności 250 mAh. Natomiast no tak czy inaczej, w tej chwili te klawiatury w tych urządzeniach nie są podświetlane. Druga kategoria to solidność wykonania. To bardzo subiektywna kategoria, bo. Zbyt krótko używam tych sprzętów, by widzieć, co z nich zostanie po roku czy może po trzech latach używania. No, mogę ocenić materiał ETUI, standard wykończenia klawiszy oraz spasowanie ETUI do urządzenia. No i tak na moje oko to obydwa te gadżety dobrze wyglądają. Różnice są w drobiazgach, które pokazują większe przywiązanie do szczegółów firmie Logitech. No i koniec końców daję 8 punktów dla Dux Ducis i 9 punktów dla Slimfolio. Dux Ducis nie dobiło do dziesiątki z powodu takiego zbyt ciasnego otworu na wtyczkę Lightning oraz materiału i sposobu wykończenia i wykonania klawiszy, które moim zdaniem będą mniej trwałe i wyglądają słabiej niż te u Logitecha. Zaś Slim Folio nie dobiło do dziesiątki, bo ta ramka wokół tabletu wydaje mi się za sztywna. Może no, nie pęknie, ale, ale jest napięta. Jest dużo mniej wygodna niż w Dux Ducis. No i trzecia kategoria, relacja jakości do ceny. No to jest oczywiście finalna runda. No i tak, tutaj Dux Ducis do mojego iPada, jeszcze bez rabatu, kosztuje w Techonik 298 zł. Zaś Folio w sklepie Logitech to 439, na Allegro 399, czyli mamy około 100 zł różnicy. Czyli jedną czwartą ceny. Od strony funkcjonalności wyszło nam, że Dux Ducis przebija konkurenta, a zatem dla mnie relacja jakości do ceny to 8 punktów dla Dux Ducis oraz 5 punktów dla Slimfolio Logitech. Podsumujmy w takim razie. Dux Duxis 8 plus 8 plus 8 24 punkty. Slimfolio 7 plus 9 plus 5 21 punktów. Czyli Dux Duxis 24, Slimfolio 21, werdykt jasny. Logitech idzie pod młotek za złotówkę. Dla zainteresowanych link do aukcji pod filmem. No tak, ale mówiliśmy tutaj o tym starym, dobrym iPadzie szóstej generacji. Przecież mamy w tej chwili w sklepach dziewiątą generację. No to zróbmy podobne zestawienie dla na tej najnowszej wersji. Zakładam, że Dux Ducis dla iPada 9 sprawuje się tak samo jak dla 6, czyli dostaje łącznie 24 punkty. No, ale spójrzmy do stajni Logitecha. Tutaj jest zmiana, bo dla nowych iPadów, tak jak już mówiłem wcześniej, Logitech pokazuje nam już paletę trzech etui z klawiaturą, czyli poza Slimfolio mamy też Rakt Folio oraz kombotacz. Raktfolio pomijmy jako taki niszowy gadżet dla tych, co potrzebują używać jej pada w warsztacie, ogrodzie czy no może na poligonie. Natomiast rzućmy okiem na kombotacz. Kategorie znowu te same. Punktacja taka sama. Pierwsza kategoria, wygoda. Tutaj czynię pewne założenia, bo opieram się na opiniach innych użytkowników. No i teraz mam podstawy sądzić, że klawisze są podobnej konstrukcji jak w Slimfolio, więc. Pisanie na tej klawiaturze Combo Touch będzie co najmniej tak samo przyjemne jak u poprzednika, zatem 5 punktów. No, ale teraz się rozgrywa historia o punkty dodatkowe. Punkt za podświetlaną klawiaturę, punkt za gładzik, punkt za ładowanie z iPada i punkt za odłączanie klawiatury. No, nie dobijamy jeszcze do dziesiątki, bo to odłączanie klawiatury od iPada jest tutaj specyficzne, bo klawiaturę można odłączyć, ale jako, że nie ma ona no akumulatorka, to ona nie działa po odpięciu. Natomiast jak pamiętasz, w Dux Ducis akumulatorek pozwalał pracować, gdy odłączyłeś klawiaturę od iPada. Czyli mimo wszystko w tej kategorii Logitech ma 9 punktów, czyli ja jeden punkt więcej, bo Dux Ducis miał 8 punktów. Druga kategoria, solidność. Combo jest nieco wyżej oceniany przez klientów niż Slim Folio. Ja tutaj się opieram na ocenach na portalach zakupowych. I na głosie spośród moich znajomych, którzy mają to, ten gadżet, mają to Etui. I tutaj daję 10 punktów. Zresztą w przypadku firmy Logitech to nie powinno być zaskoczeniem, bo to mistrzowie jakości. No i kategoria finalna, czyli relacja jakości do ceny. Sprawdzając ceny, widziałem tak, że Logitech sprzedaje Combo Touch za 649 zł i jakoś nigdzie nie znalazłem tego taniej. Natomiast Dux Ducis w wersji dla iPada 9 to 339 zł, no więc mamy tutaj około 300 zł różnicy. No i teraz tak, moja subiektywna ocena wygody i solidności daje tutaj wyraźną przewagę produktowi Logitech. Tylko czy jest to przewaga warta aż tak dużej różnicy w cenie? Ja myślę, że, że nie. No więc Dux Ducis dostaje 8 punktów w relacji jakości do ceny, natomiast no w tym kontekście dla Combo Touch będzie 5 punktów. No i podsumujmy już tutaj całe porównanie, te trzy kategorie. Dux Ducis 8 plus 8 plus 8 24, Combo Touch 9 plus 10 plus 5 też 24. Czyli tym razem mamy remis po 24 punkty. No to podsumujmy. Jeśli masz iPada szóstej lub piątej generacji, to radzę Ci sięgnąć po klawiaturę Dux Ducis. Natomiast, jeśli masz iPada dziewiątej, ósmej lub siódmej generacji, to masz trudny wybór między Dux Ducis a Logitech Combo Touch. Za Logitech płacisz więcej, dużo więcej, ale masz produkt, który robi wrażenie lepszego niż Dux Ducis. Zaś przy Dux Ducis zostaje Ci w kieszeni 300 zł, a masz przed sobą bardzo dobre etui z klawiaturą i z gładzikiem. Moja rada, jeśli gdzieś upolujesz używane kombotacz, to kupuj. Lecz przy nówkach to pewno bardziej opłaca się sięgnąć po Dux Mam nadzieję, że ten pojedynek, poza takim aspektem zabawy, był też dla Ciebie pomocny w wyborze, w zakupach. Polecam ci też inny filmik, który mam nadzieję, że będzie tutaj dla Ciebie interesujący. Pamiętaj oczywiście o linkach, jakie dla Ciebie wkleiłem w opisie filmu i tradycyjnie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i pogodnie Cię pozdrawiam.